pana spotkać, bo pan ma dużą wiedzę na ten temat. Będzie wywiad. Jak to się stało, że zaczął pan się interesować stalagami i całą tą historią tych stalagów? Dlatego, że jestem przewodnikiem od wielu lat, od 60. I jak zaczęli przyjeżdżać Francuzi, to zainteresowałem się tym obozem. I dużo byłych jeńców przyjeżdżali tutaj. I jako przewodnik obsługiwałem te wycieczki. I do pomocy miałem żonę. Żona też biegle mówiła po francusku. I objechaliśmy tutaj wiele miejscowości. Tutaj w Kusach Wschodnich. A tutaj jest kilka zdjęć. I to jest zdjęcie w miejscowości Tuławki, niedaleko Olsztyna, jakieś 15 kilometrów. Kilka lat temu byłem w tej miejscowości i zapytałem się burmistrza, to była pani, jak tutaj obchodzili się z tymi jeńcami. Ona mówi, powiedziała mi, ci, którzy przyjaźnili się rodziny niemieckie z Polakami, to tak źle nie mieli. Dobrze się obchodzili z nimi. A czy osoby, które kiedyś były w tym stalagu jako jeńcy, przyjeżdżali tutaj? I czy ich rodziny chciały tutaj przyjeżdżać i zobaczyć, jak ich rodzice żyli? No, ci, którzy byli w niewoli tutaj, później przyjeżdżali z rodzinami, żeby pokazać, gdzie oni siedzieli, gdzie przebywali, jak żyli i opowiadali. I ze sobą wzięli takie pamiątki, długoty kolczaste, niektórzy cegły. I jeszcze niedawno tam, kilka lat temu, może z 5 lat temu, też przyjechali tutaj Francuzi, ale to już młodsze pokolenie. I chcieli zobaczyć te miejsca, gdzie rodzice, ojcowie przebywali w niewoli. A czy osoby, które właśnie przyjeżdżały zobaczyć, reagowały w jakiś szczególny sposób? Czy to po prostu był zwykły szok? Czy może nazwali jakieś inne emocje? To niektórzy ci, co przyjeżdżali, jak no, przeważnie żony, to miały łzy w oczach, jak widziały, jak obchodzili się z tymi jeńcami wojennymi. Ma pan jakiś kontakt z tamtymi ludźmi, którzy byli jeńcami? Oczywiście. Przez długie lata miałem kontakt z nimi. Nawet był jeniec, że pracował tutaj w młynie, woził mąkę. Ale nie. Polak czy... Nie. Francuz. Francuz, tak? Tak. I był taki zadowolony, tak się cieszył z tego kontaktu ze mną, że zaprosił mnie i byłem w miejscowości Carcassonne. Pociągiem pospiesznym Paryż Carcassonne, tam pojechałem, czekał na mnie i gościł mnie kilka dni i miałem okazję zwiedzić ten zamek w Carcassonne. To była stolica i wielki zamek tam jest i siedziba inkwizycji. I dwukrotnie zaprosił mnie, tam byłem u niego. On już nie żyje, zmarł kilka lat temu. Ma pan jakieś pamiątki, zdjęcia, dokumenty z tamtego okresu? O, tutaj jest zdjęcie. Niech pan nam powie, co na tych zdjęciach jest. To są komandanci ze stalagu 1B. Francuzi też wszyscy? Francuzi przebywali tutaj w niewoli. Pamięta pan może nazwiska kogoś z nich? No, nazwiska tam zapomniałem, ale kilku tam też by zaprosili i byłem zaproszony do miasta Châteauroux. Kilka dni tam spędziłem w towarzystwie właśnie tych byłych jeńców wojennych. O, te zdjęcie zostało wykonane no, jakieś 5 lat temu. Tam jeździłem
do tej miejscowości, to jest miejscowość Olszewo. I Niemcy prowadzili cywilów, jeńców francuskich też, przez miejscowość Olszewo, to jest niedaleko Mikołajek. I tam Rosjanie spotkali tych jeńców i Niemców i zastrzelili wiele osób. I tutaj jest napis, ile ludzi tam zgładzili. 42 osoby. Tak. A tutaj? A te zdjęcie kilka lat temu, po wojnie, kilka lat po wojnie, Rosjanie zaprosili byłych kombatantów francuskich tam do Kaliningradu. I na znak przyjaźni tam zaprosili ich, bo wtedy nikt nie mógł tam jechać. Także zakazana była miejscowość, niedostępna dla wycieczek w ogóle. A to co takiego? Powie nam pan. To jest Tilsit. Tylża po polsku. Tylża, tak. No to tam też przebywali w niewoli, odwiedzili, no i wykonali takie pamiątkowe zdjęcia i przesłali mi tą gazetę. No tutaj mam wiele innych gazet. To Francuzi panu przysyłali, tak? Tak, przesyłali. Tak, to jest pamiątka i jak ktoś przyjeżdża, to mogę pokazać te gazety. Są takie oznaczenia. Pańskie oznaczenia, tak? W tej chwili tam nie będę wyciągał, bo mam kilka takich oznaczeń, ale takie pamiątkowe tutaj, jako zasłużony dla kultury. Współpracowałem też z Belgami, to tam jest gazeta belgijska. Jeńcy chodzili do kościoła, ale mieli miejsce wyznaczone dla nich. Nie było nie wolno im było przebywać z ludnością cywilną. To w Barbarzyńcach byłem z wycieczką, to pokazali. O tutaj przebywaliśmy na mszę. Te miejsce było przeznaczone dla nas, a tutaj obok nie było już wolno przebywać, tylko wolno nam było być wyznaczone miejsce. A właśnie te wycieczki, to najczęściej byli Francuzi, czy może też inne narodowości? Kto najczęściej przyjeżdżał? Jeżeli chodzi o kombatanci, to byli Francuzi. No czasami, no i Belgowie też. A inne wycieczki, co nie mieli nic wspólnego z wojskiem, no to miałem kanadyjskie, z Tunezji, takie wycieczki też. Ich też interesowała sprawa Stalagu, czy tylko... Też, tak, pytali. To ja zawsze mówiłem na te tematy. Jeżeli wiedziałem, że ich to ciekawi, to mówiłem na ten temat. Tak orientacyjnie potrafi pan powiedzieć, ile razy pan był w tym Stalagu? Ojej. Dużo, bardzo? Dużo, bardzo dużo. Tak. A pan się znalazł w Olsztynie gdzieś z zewnątrz, czy mieszkał pan w czasie wojny, przed wojną też tutaj na tych terenach? Nie, ja pokażę. Karta repatriacyjna. Ja z Francji do Polski, do Wałbrzycha. I tam mieszkałem we wschodniej Francji. Później wyjechaliśmy na południe i przez wiele lat mieszkałem na południu. Pracowałem w kopalni. Namawiali nas, żeby przyjechać, w Polsce jest dobrze. No i uwierzyliśmy, jeżeli wam nie będzie się podobało, to będziecie mogli wrócić z Polski. Przyjechaliśmy do Wałbrzycha, zresztą jak tutaj przyjechaliśmy, już koniec, nie było można już wyjeżdżać i zostaliśmy w Polsce.
to tam pracowałem w kopalni węgla. No i później tutaj w Wałbrzychu, mieszkałem w Wałbrzychu. W Wałbrzychu ukończyłem szkołę lubniczą. Nie chciałem iść do kopalni, to poszedłem do wojska. I byłem oficerem zawodowym w Wojsku Polskim przez wiele lat. No dobrze, dziękujemy bardzo za wszystkie informacje. Dziękuję za odwiedziny.